Psalm 93. Pan króluje, obłókł się w majestat. Pan jest królem, królem pełen majestatu. Dla Izraelitów było to bardzo wyraźne świadectwo i przypomnienie, że Bóg jest królem, że jest władcą nie jakimś tam abstrakcyjnym poza naszą ziemską rzeczywistością, ale oni oddali mu swoje ziemskie życie, swoje ziemskie, można byłoby powiedzieć, sprawy dotyczące swojego królestwa, swojego państwa, swoich rodzin, swoich trosk właśnie jemu. Pan jest królem także doczesności. Dzisiaj pojęcie król brzmi trochę dla nas może abstrakcyjnie. Może pojęcie króla kojarzymy z jakimiś egzotycznymi królestwami, które tak naprawdę nie mają większego wpływu na realne rządy państw demokratycznych. Ale Pan chce być realnym królem w naszym życiu, w naszej społeczności. Czy rzeczywiście jest? Czy rzeczywiście naszą codzienność, nasze sprawy, nasze troski, nasze decyzje chcemy weryfikować z tym, co mówi do nas Pan? Myślę, że ważne jest, abyśmy pamiętali, że On jest tym królem i warto tego króla słuchać. Jego majestat jest niezachwiany, ale Jego majestat jest taki, że jeśli będziemy starali się wsłuchiwać w naszego króla, jeśli będziemy dostrzegali Jego obecność, to również nasze życie będzie niezachwiane, będzie na mocnym fundamencie.